W ubiegłym roku przeprowadziliśmy kontrolę stanu melioracji wodnych szczegółowych yy, na terenie województwa podlaskiego. Ta kontrola wykazała, że stan tych melioracji jest fatalny. One nie są właściwie utrzymywane. Na wielu terenach praktycznie przestały spełniać swoją rolę. Winni tym zaniedbaniom są zarówno starostowie, jak i spółki wodne, a także rolnicy indywidualni, na terenie których nieruchomości znajdują się te melioracje. Na terenie siedmiu skontrolowanych powiatów rowy melioracyjne były zakrzaczone, niedrożne, zamulone i wskazujące, że od wielu lat nie były konserwowane. I to nasunęło nam takie pytanie, dlaczego jest taki stan, dlaczego sami rolnicy nie widzą potrzeby właściwego utrzymywania tych melioracji, a może... W ogóle one są niepotrzebne w świetle współczesnego spojrzenia na, na przyrodę, zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i tego ekologicznego. I postanowiliśmy na ten temat podyskutować w gronie fachowców i do dyskusji na seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli zaprosiliśmy fachowców z Ministerstwa Środowiska, z, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falendach, a także ludzi reprezentujących środowiska ekologiczne. I liczymy, że z tej dyskusji zrodzą się być może nawet wnioski zmierzające do zmiany prawa w tym zakresie. Generalnie rzecz biorąc, musimy dbać o to, żeby jak najdłużej zatrzymać wodę w środowisku. Jest to postulat całkowicie zarówno zgodny z potrzebami ochrony przeciwpowodziowej, z potrzebami melioracji i z potrzebami ochrony przyrody. Trzeba pamiętać o tym, że melioracje te właśnie szczegółowe rowy są zawsze powiązane z rzekami, które są traktowane bardzo mechanicznie jako odbiorniki wód drenażowych czy po prostu odprowadzanie wód powodziowych z wezbrań wiosennych i tak dalej. Bo zatrzymywanie wody w środowisku oznacza więcej wody, wyższe poziomy wody gruntowej, a większe uwilgotnienie gleb, ochronę węgla organicznego w glebach, yy, większe bogactwo biocenotyczne. A jednocześnie brak zagrożenia suszą w okresie letnim, bo susze powtarzają się i będą się powtarzać ze względu na rozwieranie się nożyc zjawisk katastrofalnych, a więc powodzi i susz. Tego możemy być pewni. Melioracje to z definicji ma być polepszenie, ale to jest polepszenie z punktu widzenia człowieka. Większa dostępność do, do zasobów ziemi, która rodzi płody rolne. Natomiast meliorację to jest jednocześnie pogorszenie stanu środowiska. I w tej chwili mamy taką sytuację, że to co uznajemy za zaniedbanie, na przykład za rośnięte rowy melioracyjne, to jest po prostu przejaw regenerowania się przyrody. A więc im więcej wody zgromadzimy na obszarze zlewni i nie dopuścimy do jej gwałtownego i skumulowanego odpływu do rzek, tym możemy, będziemy bezpieczniejsi na tarasach zalewowych, no bo przecież tam właśnie realizują się powodzie. Jeżeli byśmy próbowali na przykład nawoływać do tego, żeby teraz takie rowy czyścić, to trzeba niestety zawsze wziąć pod uwagę, jak takie działanie będzie się miało do stanu środowiska. Czy na przykład nie zaszkodzimy siedliskom, które są chronione i prawem europejskim, i prawem polskim gatunkom, jak to wpłynie na przykład na ochronę przeciwpowodziową, bo jeżeli. Będziemy próbowali dążyć do tego, co można powiedzieć jest normą melioracji w polskich, czyli odwadnianie na wielką skalę, to w ten sposób retencyjność zlewni i zwiększymy zagrożenie powodziowe. Generalnie powodzie można podzielić na powodzie lokalne, jak również powodzie globalne powodowane wylewem dużych rzek. I teraz urządzenia melioracyjne sprawne, Powodują to, że jest mniejsze ryzyko wystąpienia powodzi lokalnych, natomiast większe ryzyko wystąpienia powodzi tych ogólnopolskich. Natomiast y, urządzenia y, niesprawne powodują to, że ryzyko powodzi lokalnych jest większe, natomiast mniejsze ryzyko wylewów dużych rzek. Ponad 200 km rzek na Podlasiu jest odmulanych przez żadnej decyzji środowiskowej bez powiadomienia użytkownika rybackiego, w się tarła strągów. To jest przykład tego, że marnotrawimy publiczne pieniądze, pogarszamy stan środowiska i właściwie nie wiadomo po co. Sądzę, że ochrona przeciwpowodziowa musi ująć ważny aspekt gospodarki wodnej w zlewni. Gospodarka wodna w zlewni polega na systemach melioracyjnych głównie. Szczegółowych i podstawowych. I one właściwie zatrzymując wodę z lewni, zatrzymują część wody opadowej, która w innym przypadku bezpośrednio trafiłaby do, do rzeki i powodowała wezbranie i powódź. Sądzę, że musimy zmienić, zmodernizować systemy eliminacyjne tak, aby one były sterowalne, tak aby można było w pewnych okresach zatrzymać wodę a wypuszczać je wtedy, kiedy już niebezpieczeństwo fali wezbraniowej minie. Myślę, że to musimy zrobić tak, żeby te, te sterowalne, które no, no, mamy, mamy, mieliśmy około <coughs> 2 milionów hektarów w dolinach rzek zmeliorowanych, ale tylko na pół miliona hektarów były te zastawki, którymi można sterować ale wymaga to również i pracy i nakładu siły roboczej. Najczęściej w tej chwili z tych pół miliona użytkowuje się, szacuje się około 70 tysięcy, czyli, czyli właściwie 7 razy mniej niż powinno być. W Polsce niestety nie funkcjonuje system ochrony przeciwpowodziowej i przykre jest to, że ciągle brakuje pieniędzy na ochronę przeciwpowodziową, a corocznie wydajemy wiele miliardów złotych na likwidowanie skutków powodzi.